Kiedy w 1997 roku Toyota prezentowała pierwszą generację Priusa, świat nie do końca chyba rozumiał ideę technologii hybrydowej. Przyznam się szczerze, że i ja byłem w tym gronie ludzi wątpiących, sceptyków, którzy nie bardzo widzieli potencjał w tym rozwiązaniu. Dzisiaj, po 25 latach obcowania z tą technologią, mogę śmiało powiedzieć, że jest to znakomity etap pomiędzy motoryzacją spalinową, a motoryzacją zeroemisyjną. Zapytacie, czy Prius jest ładny, a ja odpowiem, Prius w końcu jest ładny. Jeżeli popatrzymy na Priusa pierwszej generacji, widać, że jest to samochód wystylizowany według estetyki, jaka obowiązywała w latach 80. ze szczególnym uwzględnieniem gustów Amerykanów. Nie ma się co jednak dziwić, bo ten samochód na początku najlepiej sprzedawał się właśnie w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Kalifornii, i ta moda na ten hybrydowy napęd później rozlała się po całym świecie. Koreańscy styliści ponownie udowodnili, że w projektowaniu przyciągających spojrzenie aut nie mają sobie równych. Najnowszy Hyundai Santa Fe to wielki, kanciasty i do bólu futurystyczny model, za którym ludzie na ulicach na pewno będą się oglądać. Koreańska nowość pomieści do 7 pasażerów, a w razie potrzeby wnętrze można łatwo przekształcić w dwuosobową sypialnię. Wnętrze zaprojektowano tak jak na dworze, czyli minimalistycznie i schludnie. W kabinie dominującym elementem jest panel wyświetlaczy. Premierę nowego Santa Fe zaplanowano na sierpień i wtedy też poznamy gamę jednostek napędowych, różnych dla USA i Europy. Volkswagen ID. Buzz to współczesna interpretacja legendy pierwszego transportera T1, zwanego bulikiem lub bardziej potocznie ogórkiem. W aktualnym wcieleniu jest to już elektryczny samochód z dużą dawką radości i funkcjonalności. ID. Buzz oferowany jest na razie w jednej konfiguracji rozstawu osi oraz pojemności akumulatora. Elektryczny van dostępny jest w odmianie 5-osobowej z baterią trakcyjną o pojemności 82 kWh brutto. Silnik o mocy 204 koni mechanicznych napędza tylne koła, a pełna dawka energii pozwala przejechać około 400 km. Bez dwóch zdań, ID. Buzz to wyjątkowy samochód w dzisiejszym świecie zdominowanym przez różnego rodzaju SUVy. Duże zainteresowanie elektrycznym Mustangiem Mach-E skłoniło Forda do zaprezentowania kolejnej, nietuzinkowej wersji swojego SUV-a. Mustang Mach-E Rally to model, dla którego inspiracją były rajdowe doświadczenia marki zbierane na odcinkach specjalnych Mistrzostw Świata. Bazą dla wersji Rally jest odmiana GT, którą napędzają dwa silniki osiowe o łącznej mocy 487 koni mechanicznych. Nowy Mustang Mach-E Rally wyróżnia się dedykowanymi białymi felgami, terenowym ogumieniem oraz dużym spoilerem na tylnej klapie. Sprzedaż rozpocznie się równolegle w Stanach Zjednoczonych i w Europie w ciągu najbliższych miesięcy. 1 stycznia 2024 roku najpopularniejsza benzyna 95-oktanowa E5 zastąpiona zostanie bardziej ekologiczną odmianą E10. Nowe paliwo zawierać będzie dwukrotnie więcej biokomponentów wytwarzanych z materii organicznej, czyli z roślin. Zdecydowana większość samochodów jeżdżących po naszych drogach powinna bez problemów pracować na nowym paliwie. Są jednak marki i modele, które nie tolerują dodatku bioetanolu na poziomie 10%. W przypadku takich aut konieczne będzie kupowanie droższej benzyny 98-oktanowej, która ciągle dostępna będzie w odmianie E5. Obowiązujący od 1 lipca zakaz wyprzedzania dla samochodów ciężarowych na drogach ekspresowych i autostradach o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku na wielu kierowcach nie zrobił chyba wrażenia. Takie manewry są w dalszym ciągu dość powszechne w drodze wyjątku, który dopuścił ustawodawca. Samochody ciężarowe mogą się wyprzedzać, jeśli różnica prędkości jest większa niż 10 km na godzinę. Ocena różnicy prędkości pomiędzy pojazdami to na tyle subiektywna kwestia, że zakaz wkrótce może okazać się nieskuteczny.